I wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Psalm 107, wersety 13-15. Jak mogę stać się wolnym? Sylwain, pewien więzień z innego kraju, który otrzymał karę dożywocia, opowiadał: 10 lat knułem plany, jak mógłbym wydostać się z tego okropnego miejsca. 10 lat wypełnionych planami zemsty, pełnych nienawiści w stosunku do społeczeństwa i pojedynczych ludzi. 10 lat marzeń o życiu poza szarymi murami. Jednak pewnego dnia, gdy włączyłem radio, natrafiłem na chrześcijańską audycję. I jeden werset z Biblii dotknął mnie do głębi. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 34-36 wersetu. W tym momencie musiałem pomyśleć o tym, czego kiedyś uczyła mnie moja mama. Czułem, jakby Bóg do mnie przemówił: jesteś wprawdzie uwięziony, ale twoimi prawdziwymi więzami nie są te mury. Twoja dusza jest uwięziona, a ty sam jesteś niewolnikiem grzechu. Uklęknąłem, płakałem i błagałem Boga: przebacz mi, uwolnij mnie. W tym momencie pierwszy raz w życiu poczułem bliskość Boga. Głęboki pokój wypełnił moje serce. Byłem wolny. Moje plany ucieczki odsunąłem na bok. Zapragnąłem od tej chwili służyć Bogu, tutaj w więzieniu. Gdy w łasce Pan swojej objawił mi się i w serce mi pokój swój wlał, to odtąd we wierze pieśń chwały mu ślę. Błogo mi w Panu mam wieczny dział. Horatio G. Spafford, żyjący w latach 1828-1888.